Początkowo nie zamierzałam poruszać tego tematu, ale chyba jakby pora porozmawiać jednak na tym, jak my w ogóle traktujemy naszą przeszłość, nasze przemiany przez 25 lat. Przecież ta cała awantura wokół pochówku generała Jaruzelskiego no jest żenująca. No. I że już nie powiem, że jest absurdalne, że zaczyna w groteskę się zmieniać. No, ten poseł Pięta, ja rozumiem, że on nie jest jakimś, nie wiem, mistrzem intelektu chyba. Ja może się wyrwę od razu, a potem słucham, co mają koledzy do powiedzenia, bo to jest dla mnie rzeczywiście sprawa taka też osobista. Ja byłem, jak to się mówi, politycznym więźniem generała Jaruzelskiego, więc nie mam żadnych osobistych powodów, żeby wspominać go jako wybitnego męża stanu i polityka i tak dalej. Ale z drugiej strony, jak słyszę o próbie montowania takiej akcji, takiej krucjaty różańcowej w momencie pogrzebu, to jednak muszę powiedzieć, że właśnie czekam po raz kolejny i się wiem, że się nie doczekam, bo zawsze w takich trudnych momentach biskupi, którzy są gotowi pouczać naród o wszystkim, ale nie w takich trudnych momentach, się nie odezwą, że to jest po prostu jawnie antychrześcijańskie zachowanie. Mówi Kościół i słusznie, inni niewierzący też używają tego języka, również słusznie, o majestacie śmierci. Mówią ludzie kulturalni o tym, że trzeba jednak zachować pewien szacunek wobec śmierci, wobec bólu rodziny i tak dalej, i tak dalej. Rzeczy niby elementarne, ale nie u nas. U nas nawet taka sytuacja może być użyta do politycznego warcholstwa, no w najgorszym stylu, co tu dużo mówić. I więcej powiem, ja myślę, że rzeczywiście to jest szczery ten komentarz, że niech pałuje nas ZOMO. O to tu chodzi, żeby przykryć w ten sposób ten pogrzeb, zwłaszcza, że on ma teraz sankcje z najwyższego szczebla, to znaczy prezydent Komorowski uznał, że to będzie pogrzeb państwowy, że on sam będzie uczestniczył. Ale w Związku Katolickim. Ale tak. Na życzenie rodziny, tak, nawiasem mówiąc, o czym poseł Pięta oczywiście też nie chce pamiętać. I właśnie chodzi o to, żeby zniszczyć to w ten sposób, odwrócić uwagę mediów, które naturalnie zajmą poseł się Pięta tym właśnie. Jest autorem może najbardziej absurdalnego pomysłu, ale wypowiedzi podobnych jest mnóstwo.